Cześć, witam was w kolejnym odcinku. No, w nas nie było, Oskar. Tak, z 3 miesiące, albo 2-3. Tak, waga większa, powiększyło u ciebie. Mi też nieco więcej. Jaka waga? 148. Ja mam 152 teraz, tak trzymam stopę, 152 i tak mi wystarczy na ten moment. Świeżo upieczony mistrz Polski. Ty powiedz mi ogółem, które to są zawody z rzędu teraz, bo ja nie nadążam. Mistrzostwa Polski to były trzecie, nie? Tak, ale ja nie nadążam, czy teraz się w ogóle stało, bo ogółem nie, to jeszcze nie chyba wiem, czy ty w ogóle 7... domu przebywasz teraz? Weekendy rzadko, nie? Weekendy rzadko. Cały czas są zawody z zawodami. Jak się w ogóle czujesz na takim... Różnie. Różnie. Jeden tydzień jest dobry, jeden zły, nie? Zmęczony, zależy, jak tam w jednym odpoczywam, w drugim muszę trenować na zawody następne, trenuję, nie? No bo tak, pod wszystkie nie idzie się przygotować. No nawet ciężko się jest przygotować pewnie, tak, bo tak. No, tak naprawdę moim zdaniem lepiej chyba działa już odpoczynek, niż zażynanie się w tygodniu i startowanie za tydzień, tak co nie? Tak. Taka jest też moja myśl, ja tak też jak kiedyś miałem, jak startowałem często, nie było po prostu czasu na treningi, treningiem były zawody. Dwa treningi robię na 70%, rozruchowe można powiedzieć. Rozruchowo, no bo jak się zajedziesz, to właśnie. Tylko tam sobie przerobię lekko te konkurencje, co są na zawodach. I... Jakie plany potem jeszcze? Ty w ogóle planujesz w tym roku? Jeszcze będą za tydzień, mam zawody w Augustowie, gdzie będzie pierwsza dwójka chyba z kategorii U110 z Open. Ja będę chyba i Szczechowski. Ktoś będzie jeszcze z Augustowa, chyba Paszkiewicz Konrad i z Mastersów, Mastersów też chyba pierwsza dwójka, czy jakoś tak, nie? Czyli to najlepsi z każdej kategorii. No to będzie poziom, fajny zawód. No, Marek jest mocny, myślę, że to Marek... Konkurent, wiadam? Nie ma walizek, nie ma nic na chwyt, nie ma rzutów, także będę musiał walczyć, nie? No to będzie co robić pewnie. No. Ale wiadomo. Z mistrzostw Polski zadowolony? No jak? Kurczę, nie myślałem, że tak lekko. Nie myślałem, że tak lekko będzie. Tak? Pierwsza konkurencja. Ja tam trochę obserwowałem, widziałem filmy. Koparka była bardzo ciężka. Tak. Ale to sam wiesz, że jest tam napęd. No, hydrauliczny, nie? I to ciężko przez tą pompę. Zresztą jak sam próbowałem pić koparkę, bo mam koparkę. Rozstawiłem wszystko ładnie, pięknie, 20 metrów, rozmierzyliśmy, ja na centymetra nie zrobiłem. I na tym się skończyło, trzeba było przepychać ciężarówkę taką mało, bo no, nie ma szans jednak, człowiek to jest za słaby, żeby takie... Ciężarówka 20 ton moim zdaniem to jest niczym przede mnie, bo ja przyciągałem na 15 sobie... na równej nawierzchni, nie? A my jest opór oleju w pompie, o to tu chodzi. No, ale znaczy jak, dobrze, że się dobrze trzymasz w kontuzji? Nie mam większych. Nie ma, żeby mnie wykluczało ze startu. Bardzo dobrze, to mi się podoba. Oby tak było, by tak było dalej. U ciebie? No, start ja niedługo. Wracam, powoli wracam. Dużo dostaję właśnie pytań, dużo takich. Dlaczego nic nie wrzucamy, dlaczego nic nie pokazuję. Nie chcę pokazywać na ten moment za bardzo. Przygotowuję się, bardzo ciężko pracuję. Dokładnie belka zacząłem robić 2 miesiące, gdzieś 5-6 dni temu, czyli w 2 miesiące musiałem się przygotować tak naprawdę do bardzo, bardzo wysokiej mojej formy, może nie najlepszej życiowej. Bo nie jestem w stanie wycisnąć 200, znaczy nawet nie próbuję, 200 plus. Na zawodach będzie 180 powtórzenia, więc na tym ciężarze zaprzestaliśmy przygotowania. Nie przesadzam, ponieważ kiedyś robiłem podobnie, przesadziłem, byłem za bardzo głodny tego wszystkiego, za bardzo łapczywie, no i sam wiesz. Konkurencje? Jak się skończyło. Jakie to będą? Konkurencje są fajne. Walizki, 180 na 30 metrów, 2x15. Tak jak mówiłem, belka na powtórzenia 180, jog 450, ale na maksa dystans. 15, do odcięcia. No do odcięcia, minutę czasu mamy. Kule, 10 kul, tak jak zawsze, od 100 do 200 i konkurencja, zagadka. Z tego co wiem, na pewno nie będzie to hantel, bo na samym wstępie pytałem organizatora, czy... Jeśli powiedziałem po prostu wprost, powiedz mi, czy będzie to hantel. Jeśli będzie to hantel, już możemy wykreślać z listy zawodników startujących, ponieważ nie jestem w stanie jeszcze obciążyć tej ręki na tyle, by podnosić na przykład 100 coś na powtórzenia, czy nawet i więcej. Co nie? No, bo jest to potężne ryzyko dla mnie. Wolałbym przeczekać te zawody, odpuścić i przygotowywać się na kolejne, niż po prostu złapać kolejną, znowu tą kontuzję, znowu pauzować, znowu siedzieć w szpitalu, znowu to wszystko, znowu reperować. Więc przygotowałem się z wszystkiego po trochę. Trochę tira, trochę rzutów, trochę... No z tego co mi mówiłeś, to wiem, że jesteś w dobrej formie. Czy ja wiem? No wiem, nie tak jak myślał, sam chciałem. Jest okej, nie jest może najlepiej, nie jest jakoś idealnie, to wszystko się okaże wkrótce.
zobaczycie, jak będę występować w zawodach. Mam nadzieję, że dotrwam. Został mi jeszcze jeden bardzo, bardzo ciężki trening. Taki naprawdę mój sprawdzian. Jeśli ten sprawdzian przetrwam, będę zdrowy, pewne zawody i wszystko pójdzie po mojej myśli. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Wiem, że konkurencja jest bardzo, bardzo silna. Mnie nie było półtora roku ponad na scenie, więc czuję się takim nowicjuszem, który naprawdę po prostu wchodzi w ten sport. Jest to jednocześnie i potężny stres dla mnie. I dla zawodników może. Ale jestem bardzo podekscytowany, ponieważ to wracam po tej przerwie, w końcu wracam, chcę spróbować. Ręka już mi nie dokucza, trochę mnie kuje w ciszach izolowanych, jest tutaj jeszcze taki problem. Przestało opuchnąć, z tą bakterią sobie już poradziliśmy w miarę. Staram się organizm bronić, daję jak najwięcej naturalnych rzeczy, takich, żeby po prostu wzmacniać moją odporność, żeby to nie wróciło, bo z tego co mi wiadomo, jeśli jesteśmy teraz, cały czas jest organizm silny, ale w końcu przychodzi dzień, że masz całą odporność, ta bakteria może nawrócić. Po prostu każdy ją ma w sobie, ale nie każdy ma ją rozwiniętą. Jest akurat szpitalna i ona jest uśpiona, tak? Tak, jest uśpiona w tym momencie. No. Mam nadzieję, że no nie wróci, że po prostu ta odporność będzie mocna. No zimę będę bardzo właśnie dużo tych brosowania robił, wzmacniał to moją odporność. Dodatkowo daję bardzo, bardzo dużo naturalnych takich suplementów. Z chińskiego sklepu, kupa zielarskich rzeczy. Było to na początku dla mnie bardzo, bardzo śmieszne, ale wierzę w to, muszę w to wierzyć. Nie ma innego wyjścia. Nie mam zamiaru brać non-stop antybiotyków, bo antybiotyki, sam wiesz, działają bardzo dobrze, ale jednocześnie niszczą naszą własną florę bakteryjną. I zaś odstawiając antybiotyk, to wszystko może wrócić znowu w podwójnej sile. Dlatego postawiliśmy na naturalne sposoby leczenia i no, na ten moment, na tym cały czas jesteśmy. No i żyję, trzymam się w miarę i zobaczymy, co będzie. Dziś zrobimy trening nie pod Dubaj, nie pod twoje zawody. Dostałem trzy konkurencje do zawodów Rogue Invitational w Kreksasie. Tak. Rok to robię te zawody, bardzo, bardzo duże zawody, 10 bardzo silnych ludzi zaproszonych ze świata. Napisali nam 3 konkurencje, na ten moment będzie ich 6, ale dali nam 3. Pchanie, koła, to są narodowcy. Pamiętasz, hantle od 127 do co więcej? Do opór. Identyczna zagasada co na Arnold Classic, czyli będzie prawdopodobnie... Ale w jakimś czasie? Będziesz miał chyba minutę 34 minuty, to będzie taka jakby strategia. Wybierasz sobie ciężar, jaki chcesz podnieść i idziesz do góry. Jeśli go spalisz, nie wiem, czy masz prawo zejść. Na Arnold Classic akurat nam zmienili na sam koniec, że można było ten ciężar wbić w dół i żebyś po prostu miał jakiś punkt. Bo na przykład w trójboju siłowym, to na zasadzie trójboju było, że zaznaczasz sobie, który hantel chcesz, jeśli idziesz do niego, jeśli go podniesiesz, to możesz na kolejny cięższy albo robić nim powtórzenia. I wtedy według powtórzeń kalkulujemy, ale nie może zejść niżej. Ale nam pozwoli jednak zejść niżej, że ktoś by spalił, to ma prawo jakieś punkty, chce mnie złapać na lżejszym handlu. I prawdopodobnie będzie ktoś tam atakował rekord świata, ten, który jest mój. Ja raczej na to się nie będę łapać. 144? 5. Rekord. No, jest rekord, ale nie będę aż tak łapczy. No nie. Poczekam sobie, jeśli dotrwam do marca, do Arnold Classic. Jestem przekonany, że ta konkurencja będzie, prędzej czy później. To ja sobie to odbiję z czasem. No i tak jak powiedziałem, pchanie, hantle, co ja mówię? Pchanie, tak? Pchanie. Koła, hantle i martwy ciąg na strzał. Nie hantle. My dzisiaj robimy? Tak. A, hantle. Mówisz o konkurencjach teraz tak, na Rogue'u. I martwy ciąg na strzał na długim gryfie, na zasadach Rogue, czyli bez żadnego sprzętu, tylko możemy mieć paski do martwego ciągu. Paski. Żadnego kostiumu. Czyli te 3 konkurencje. Z tego co widziałem, Martin Slytherin się przygotowuje do zawodów i przepowiada przyszłość. Też długą przerwę. Dłuższą niż. No, znaczy, właśnie... podobną do mnie. Ale przepowiada przyszłość i prawdopodobnie twierdzi, że on twierdzi, że może być konkurencja kolejna, jaką oni podadzą. Nie czeka na nich, zanim podadzą, nie chce się obudzić z ręką w nocniku i tydzień przed zawodami na przykład zacząć trenować tę konkurencję, że może być coś z kamieniami. No i oczywiście obserwuję Instagram, jego YouTube, jego wszystkie social media i zauważyłem, że po prostu facet zaczął robić kulę na bark z kleju. Dlatego dzisiaj tą kulę spróbujemy też. Bez kleju. Możemy. No, ale delikatnie. Będzie dziwny zbieg okoliczności. Mamy nowe koszulki, będzie, nie będziemy brudzić. Zostanie w nową farmie teraz na firmę. Będzie dziwny zbieg okoliczności, jak akurat te kamienie będą na zawodach, to naprawdę będzie bardzo, bardzo dobry magik z niego, nie? No, dlatego dzisiaj zrobimy konkurencję pchanie. Te koło. Koła nie mamy, ale zastąpimy to tym samochodem, którym ja zawsze pchałem pod górkę. Moim zdaniem jest to, jak dla mnie, najlepszy system robienia tego ćwiczenia, ponieważ to koło cały czas jedzie na zawodach. Co nie? Ale opór ma jednakowy, jest opór jednakowy. Tylko zmęczenie w koło. Tak. Tutaj będziemy pchać samochód delikatnie w wzniesieniu
I tak samo to jest naprawdę samochód paszą się rozpędzał, to się wszystko turla, bo na przykład wszyscy trenowali wcześniej panie Joka, jakieś konstrukcji i to szorowało ziemię. Tego nie rozpędzisz. Jak to rozpędzisz, puścisz, to po sekundzie to hamuje. Na zasadzie koła jest tak, to po prostu pchasz te koło, cały czas jedzie, cały czas się przesuwa. Tam jest nacisk gdzieś 12, z tego co nie mówili, 12 ton na ręce, na ramiona. I są te gumy tak ułożone na zasadzie, że jedna na nakładkę na drugą i ty masz zawsze zaparcie. Tak, tak. My to będziemy robić na asfalcie i ja to trenowałem, w ogóle wygląda śmiesznie, wygląda tak bardzo, jakby to powiedzieć, no nieprofesjonalnie, no bo to jest pasz samochód pod górkę, prymitywne, słuchaj, brakowało mi. No ale wygrałem to akurat bez żadnego problemu z nimi wszystkimi i to naprawdę zaowocowało. Czyli pójdziemy tą konkurencję pierwszą, drugą konkurencję zrobimy właśnie kulę na bark, bez kleju, 130 kg. I zrobimy lekkie, bardzo lekkie przysiady z tyłu. Ogólnorozwojowe ćwiczenie. Te trzy rzeczy będę robił pierwszy raz od mojej operacji, ponieważ pierwsze wtedy robiliśmy z tą na próbę to pchanie. Tak, tak. Robiłem parę metrów. Siadów z tyłu nie robiłem ani razu od czasów operacji, bo nie mogłem wejść z tym tricepsem, a teraz robiłem tylko fronty. Ale na safety może? Na safety robiłem, ale safety bar to nie jest. Tak, to nie jest to? Nie. Bo ja nie robiłem właśnie. Robiłem fronty tutaj zawsze, bo to pod kulę bardziej i dość fajnie te przysiady mi wchodziły. Nie robiłem, nie pchałem się w tą sztangę. No i zrobimy kulę na bark. Robiłem kulę normalnie teraz do zawodów, ale w kleju we wszystkim na podesty i ten. Ale teraz będziemy robić na bark bez kleju i no zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Długo gadaliśmy trochę. Mateusz właśnie tak się rozkręcił. Nie, bo taka długa przerwa była. Dobra. No co, będziemy się przebierać, szykować. Jedziemy tam na tą drogę, tam gdzie zawsze to robimy. Michał jest jako będzie jako kierowca. Tak, i ruszamy. No. I będziemy zaraz zdychać. Lecimy. Pierwszy mój trening tego będzie dzisiaj. Od jakiego czasu, Michał? Do Arnolda trenowałem 2020. No bo to ostatnio z Oskarem tam robiliśmy tam 30 sekund tylko i to na niskim wniesieniu. No i zobaczymy co będzie, żebym tylko nie wymiotował, bo to jest najgorsze. Dużą wagę mam i ciężko mi jest teraz. No i nie robiłeś tego. Robić wydolność taką. To jest prawdziwa wydolność. Przez minutę czasu będziemy robić. Kondycyjnie. No i zobaczymy no. Ostatni raz to nie pójdziemy. Ostatnim razem jak tam treningi robiliśmy, to było na najwyższym wzniesieniu, na najtrudniejszym, nie? Teraz zaczniemy sobie na tym lekkim jeszcze i będziemy wchodzić coraz wyżej, tam do 30-40 metrów może się uda zrobić, to będzie super. No, położyliśmy łyżkę od koparki na górę, żeby po prostu ręce oprzeć, to było, będzie tak, no, tak jakby imitacja tego, co będzie na zawodach. No i zaś to jest dodatkowy ciężar, bo ta łyżka waży gdzieś 400 kg tak na moje oko. Samochód, nie wiem ile Michał może ważyć, 3,5 tony będzie ważył? Czy to jest do 3,5 tony, nie? To jest do 3,5 tony, no. No to z 3 tony może ma to auto, nie? 3,5 max. No. Stare auto, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby był ciężar i żeby była imitacja tego, co jest na zawodach. Trochę tak, nie mamy żadnego sprayu. Będzie widać. Będzie start. Trochę się denerwuję, bo to Oskar się tak spas teraz, że żeby tutaj tej kuszki nie mnie zwróciło, bo... Kurde. Jak on będzie pchał, to też wszędzie do samochodu. To byłbym ciężej. Potnia się, no właśnie. Wszyscy siedziemy. No. Nie będziemy go kamerować. Co się dzieje? Specjalne obciążenie go wpływać, z wagi nabiłeś. No ale ty jesteś cięższy tak i w formie, w większym gazie już. Ja, to, gazie. To wiesz, opary już tam wychodzą. Jak żyjesz moich lat, zobacz, zmęczony jestem już. No to odpoczywałeś, to jesteś wypoczęty. Półtora. Dwie rundy robimy po minucie. Bez mierzenia, bez niczego. Dwie rundy po jednej minucie. Robimy, zobaczymy co się działo. Nie wykluczam wymiotowania. Rozgrzaliśmy się trochę przed tym wszystkim. Ja już ściągam opaski. Dbam o prawidłowy przepływ krwi. Ja akurat te ćwiczenie robię bez opasek. Jest coś fajnie. Buty do najlepsze do asfaltu. Niekoniecznie ten model, każdy jest model. Spinaczkowe, nie? To. Bardzo niewygodny. Bolą cię stopy od tych butów. No, jest strasznie, tak, bo, strasznie bolą stopy. Ale mam jak wygodne, już ściągam, tak. To jest taka ulga. Tak. Tak samo jak nowe lifty kupisz, czy wiesz, no, jakie tam sportowe buty. No ale ja już te mam ile? Nie pamiętam, już 5 lat.
się jeszcze nie rozchodziły. Już się nie rozchodzę, bo muszę nowe kupić, bo tu już podeszwa jest tak zajechana. Nie, że już. Dobra. Oskar ma tej wersję dla łomby. Chciałeś to powiedzieć, nie? Ja powiedziałeś. No, szybszą po prostu, szybszą wersję. A to będzie mu pierwszy trening. Twój pewnie też tego pierwszy tak naprawdę. No wtedy nie, co zrobiłem raz. Zrobimy co możemy, co cena. Nie ma się tu coś co zażynać. U mnie to na pewno na 100% już pójdzie na podzawodach tych, nie? W których teraz wystąpię. Wracam i wtedy się na tym już tylko skupiam, na tych konkurencjach znowu. Bez żadnych dodatków. Robić te w 100%. Na tym nie mogłem tego robić, bo za dużo byłoby tej konkurencji. Zajechałbym się, zniszczyłbym się. Miałem ten system treningowy teraz, jaki prowadziliśmy tu, bo trening co drugi dzień i co drugi dzień było naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Bywał teraz ostatni niedawno tydzień, że musiałem zrobić sobie urlop od dźwigania kilkudniowym, bo już zacząłem się usteczniać, nie? Mimo tej przerwy półtorarocznej już byłem zajechany, ponieważ miałem mało czasu i mało czasu, żeby się przygotować, też jest ciężko. Nie jestem w stanie robić na przykład progresu 50 kg co trening, żeby wiesz, topić szybko do... Wszystko trzeba przerobić, co nie? I to by się odbiło, zobacz. I to trwa. To kto pierwszy? Oskar pierwszy, tak? Nie, gramy. Kto ostatnio przegrał? Challenge. Rzutów. Nie wiem, wiesz. Znaczy, mamy tego. Z poprzedniego konkursu trzeba wiesz wyniki. Jaki był? Był jeden tylko. Zagramy. Dobra. Raz, dwa i trzy. Jeszcze raz. Dobra, teraz sprawiedliwie. Raz, dwa, trzy. Wygrany sobie jeszcze odpocznie. Pierwsza będzie rozgrzewkowa. Już mi się ze stresu ręce pocą. Wygrać, zobaczymy. Zaraz, pierwszy trening jest. Dobra, wsiadam, nie? Ty będziesz mówił, nie? 3, 2, 1, start, puścisz hamulec i... I jedziemy. Nie. Wyczynem będzie tutaj wytrwać 60 sekund. To jest najtrudniejsze zadanie z tego wszystkiego. Masz telefon? Gotowy tam? Mam. Dobra. Gotowy. Gotowy. 3, 2, 1, start. Dawaj Mateusz, mocno, dawaj. Dawaj mocno. 10. Dawaj szybciej, szybciej! 15! Mocniej Mateusz, mocniej! 20! Dawaj, dawaj, ogień! Szybciej, szybciej! Dawaj, dawaj! 25! Mocniej! Dawaj, mocniej! 10! Dawaj! Dawaj, dawaj, nie odpuszczaj, dawaj, dawaj! Dawaj! Mocno Mateusz, mocno! Jeszcze 20 sekund, dawaj! Dawaj 15 sekund! Dawaj mocno! Drobniejsze kroki! Szybsze! Nie ma! Dawaj, 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 dawaj! Proszę go ująć, bo to jest najlepszy moment teraz. Aha, trzeba zaznaczyć, czekaj. Katastrofa. Katastrofa jest. Jest co robić. Jest co robić. Dawno tego nie robiłem. Teraz jestem przestraszony. Byłem zdenerwowany, ale jestem przestraszony. Nawet nie mogłem tego ostatniego biegu włączyć. Jakby brakuje mi siły. Nogi już
chyba po 5 sekundach czułem, że już krew zaczyna je zbierać, pompować. Katastrofa jest. A ostro zacząłeś, nie? Ostro zacząłeś. Trzeba zacząć, nie? Gotowy! 3, 2, 1, start! Masz szansę już. Prawie. Tak był dobry, ale... Słabo, nie? O! Nie wiem. Zaraz masy tak się kończy. Tylko 4 kilo więcej. Szkoda, że wtedy nie mierzyliśmy. Mimo odnośnik do tamtego, do tamtej wagi, którą miałem. 4 kilo mniej. Wtedy czułem, że kryzys idzie po 35 sekundzie, a teraz po 25. Oskar jest 2.30 mniej ode mnie. Chyba karbot codziennie tak dostaje i nie maruje, a to już leży, zobacz po pierwszym. Twój wynik, tak? 46,70? No to Oskara jest 44,40. Teraz przegrany pcha pierwszy. No. Jeszcze z krótszą przerwą, tak? To odpoczynek. Taki piękny zachód słońca. Stopę bolą. Bardzo nie bolą. No, rady. Pod spodem nie bolą. No, stopę też mi boli strasznie. Czuć nie wygo. Dobra, to ile finalnie wyszło w pierwszej serii? 46,70 Mateusz, 44,40 Oskar. Więc teraz, co będzie? Druga runda. Decydująca. Żeby ci nie zaszkodziło za bardzo. Na samochód niech przejedzie, jeszcze trochę pościemniamy chwilę. No i zrobimy tą drugą rundę. Postaram się zrobić podobny dystans do poprzedniego. Chociaż nie obiecuję, bo jest to pierwszy trening, tak jak wspomniałem wcześniej. I naprawdę tlen mi się kończy po paru sekundach. Pompa mięśniowa jest przepotężna. No ale zrobimy co możemy. Wkrótce się tylko na tym skupię. Mam nadzieję, że te 40, ile ja zrobiłem? 46? 46 44. Coś tam za 30. Planuję wykręcać tak jak wcześniej robiłem, tylko że na wyższym wniesieniu z tym ciężarem około 60 metrów. Na zawodach zrobiłem jedno okrążenie i tam było okrążenie i 1/4, coś takiego. Coś w tym stylu zrobiłem. I z tego co wiem, jedno okrążenie w koło po okręgu miało 25 metrów. No to czyli zrobiłem gdzieś 30, może 32. 37, półtora zrobiłeś? Gdzieś w koło jedno i gdzieś no 1/4 dookoła. Coś w tym stylu. 31, nie pamiętam dokładnie, to... ale mam ponad 30 metrów. Ciężar większy niż tu, dużo większy nacisk. Ciężej to już, tam jest ciężej toczyć ten ciężar. Tutaj jeszcze to w miarę jedzie. Opieram się ciałem i to cały czas jednak
powoli się tam coś tam buja. A tam jednak jest już mocny hamulec, w porównaniu do tego. Choć tak lepiej niż byś pchał joka, bo próbowałem te rzeczy. Tak, lepsze, lepsze. No. Czym? Będę chciał wytrzymać minutę, jak się uda, będzie pięknie. Jak się nie uda, to trudno. Gotowy? 3, 2, 1, start! Mocno, Mateusz, mocno, dawaj! Dawaj, 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 dawaj! Pięknie! 10 sekund, dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj. Dawaj, mocniej! Jeszcze trochę, ostatnie sekundy! Dawaj! Kurde, lepiej zrobił. Jest lepiej. Gotowy. 3, 2, 1, start. 5. Prawie cię chapnąłem z tego, sobie przyszedł. Nie, ale tempo było dobre od początku. Bardzo, ale potem w 40 sekundzie już się zaczęła katastrofa. No. Ale długo odpoczywał, to gdyby nie odpoczynek, to tam by skończył. Czyli jaki jest finalny wynik, panowie? 2-2, 2-0 na wicemistrza świata. A mistrz Polski to co? Wiesz, tam jest, wiesz, tam z x lat temu. Okręgówka. A ile metrów? 48 teraz, tak? Ty, Mateusz? A ile było? Mateusz miał 48-40. Słuchaj, ale jak Mateusz szedł, to ja go zagrzewałem. Jak ja robiłem, to była cisza jak na pogrzebie. Ja tylko czas słyszę. A znałeś, nie maruj. Dobra, druga konkurencja, robimy kulę. Oskar komisyjnie, tam napisane 130. Jest, sprawdzałem, obracałem, muszę mi pokazać. 130. Nawet bez kleju. Kule na bark. Ślizga lakierowana. Prawie dla mnie. Przegrany tym razem zaczyna. W poprzedniej konkurencji. Robimy raz, oddajesz, ja raz, ty raz i tak. Kto odpadnie? Nie, żartuję. Po 5 ruchów, nie? Bez... Dobra. Bez jakiejś tam spiny, nie? Jak damy radę. Jak dam radę. No. Możemy kłaść na kolana, możemy ten obyt skończyć na barku, rękę ściągamy. Robiłeś to już? Kiedy robiłeś jakąś taty? No w kule na bark. 3 dni temu na zawodach u Konrada. No, ale robiłeś 160, tak? Nie, 130 było. Znaczy, ty też masz 130. No. Ale bez kleju robiliście? Lekko Konrad pozwolił. A to był klej? No, był, był. To lekko czy był? No ja był. To był, no to lekko, nie? Nie ma znaczenia, czy lekko czy był. Był. No jest. Organizator pozwolił. Znaczy nawet zalecał. Jak to Konrad. No to co, jedziemy, nie? Jedziemy.
Jedenka. Dobra. Jak czuć? Śliska jest, nie? Śliska jest, nie? Ale bez rozgrzewki to ważne, ważne troszkę. Dobra. No. 2-1, tak? No. Nowa koszulka. Nowa, to wieśka koszuli. Nie zrzucę ci jak ten gość, jak to był gościowi na głowę. Zrzuciłeś ostatnio. Myślałem, że ty, że lecisz, to nam nie widziałem. Dobra, to będzie twój czwarty, tak? Cztery, trzy, tak? Tak. Widać świeżość, gdzie jest, a gdzie jest zmęczenie. Tak, to zrobiłeś to niedawno, więc wiesz, sklejem, nie? Lekko tam. No. Za dużo też nie ma co, bo u ciebie się nadkleje, nie? Do koszulki czujesz to. No jest sobie przeszkadza, nie? Bo robiony był ten klej jednak niedawno tutaj. Jeszcze jest ciepło i tam widzisz, on puszcza ten klej, nie? Nie jest taki zastygnięty. No, no ale kula jest gładka, nie? Tak naprawdę, nie? No, aż się świeci, nie widać, ale się jest świeci. Góra kuli akurat, to jest góra, nie? Tak, ja wylewałem. Tu musi być ścięte, bo wychodzi taki cycek, nie? No, a tu jest spód. Spód zawsze wychodzi mega gładki. Zresztą sam teraz, jak zrobisz sobie kulę, zobaczysz, nie? Te wszystkie, co akurat ja robiłem, to mają ten spód gładki, a nie mogę tej góry zrobić takiej też gładkiej, nie? Nie wiem czemu. Jak się przygotowywałeś do konkurencji kamień na bark, to zaczynałeś też od kul na początku? Tak, to po początku zaczęliśmy od kul. Dochodziłem do 100, 192 zrobiłem bez kleju. Naprawdę bardzo, bardzo ciężko. To wyszło mi tylko chyba 2 czy 3 razy. Strasznie ta kula mi się ślizgała, uciekałem, nie mogłem jej w ogóle ścisnąć. No a później skombinowaliśmy te kamienie, te polne. No i na kamieniach już tak typowo, na kilka kamieni, bo nie potrafiłem sobie, no Haftor akurat miał taką możliwość, czy Brian polecieli sobie Brian mieszka w Stanach. Polecieli do Kalifornii i ten kamień sobie dźwigali. Ja takiej możliwości niestety nie miałem, no, ponieważ wyjazd do Stanów wiązał się z potężnymi kosztami. No i oczywiście z stratą czasu, jak dla mnie, no bo nie polecam na jeden dzień. Muszę zmarnować jednak cały tydzień, a przygotować się na czymś sprzęcie też nie za bardzo mi to pasuje. Nie lubię trenować u kogoś na czyjejś siłowni. No także postanowiliśmy skombinować te kamienie, że mieszkamy w takim miejscu, jakim mieszkamy, czy nie jest to jakieś duże miasto, jakaś metropolia. Mamy wkoło lasy, pola.
I tych kamieni jednak jest wszędzie pełno, tylko trzeba się po prostu rozejrzeć. Nigdy na to jednak uwagi nie zwracaliśmy. W końcu nagle zacząłem jeździć, pojechaliśmy do jednego lasu, drugiego, trzeciego na pole. Zapytałem się leśniczych, po prostu znajomych, czy ktoś widział jakieś takie duże kamienie w przedziałach tam od 150, 200 coś kilogramów. No i akurat wziąłem koparkę, akurat się kilka udało się znaleźć. Przywieźliśmy, zważyliśmy te kamienie, niektóre przekraczały naszą wagę, bo to jednak ciężko jest rozpoznać, czy kamień objętościowo, a wagowo będą znacznie różne, bo to gęstość ma tutaj ogromne znaczenie. I przywieźliśmy kilka tych kamieni, no i przerabialiśmy to po kolei. Każdy po prostu tam dwa razy w tygodniu robiliśmy te ćwiczenia i każdy kamień po prostu inaczej się łapało, inaczej się wtaczało. I doszedłem do takiej wprawy jednak, że no, zaowocowało to na tych zawodach i wygrałem w tym Arnold Classic w 2018 były pierwszy raz kamienie. I w 19 był ponownie, no to zrobiłem 4 powtórzenia w 18, a w 20 zrobiłem, a w 19 zrobiłem kolejny rok później, zrobiłem już 5 powtórzeń, czyli swój własny rekord przebiłem. I to jest obecny rekord świata, tak? Obecny rekord świata, no Martinsowi fajnie szło w 2019 i naprawdę miał fajne tempo, tylko ten kamień spadł mu ze sceny, potem jakby czasu mu nie zastopowali i po drugim chyba mu przerwali to, no bo miał tam długi odpoczynek i jednak po prostu gościu za bardzo rzucił ten kamień z siebie, ten kamień się mocno odbił, spadł ze sceny. No a to jednak trzeba jednak jeszcze kontrolować ten upadek tego kamienia. Ja się staram, po prostu upuszczałem ten kamień, starałem się go upuszczać między nogi, wiadomo, gumy amortyzują, ten kamień potem odbija, ucieka, ale jednak starałem się jak najbardziej go wyciszać, żeby on jak najdelikatniej spadł, żeby po prostu mieć go blisko nóg, ewentualnie obsługa techniczna szybko mi go poprawiła, żeby po prostu leżał w odpowiednim miejscu, odpowiednim, po prostu na odpowiedniej stronie. I wtedy ja tylko podbiegałem, podnosiłem, a że on po prostu rzucił go z impetem, ten kamień odbił, uciekł i przez to stracił. No. Jeżeli chodzi o Dubaj, kogo się najbardziej obawiasz? To każdy dla mnie jest bardzo mocnym rywalem. Nie było mnie na scenie, jak wspomniałem wcześniej, półtora roku nie startowałem i naprawdę czuję się bardzo, tak nie wiem, nie mogę powiedzieć, że świeżo, ale czuję się, jakbym tak naprawdę zaczynał ten sport od nowa. I przeżywam dość duży stres, no ponieważ jest naprawdę duży sprawdzian dla mnie. Wcześniej już miałem wprawę, robiłem to tak naprawdę zawody, miałem co 2 tygodnie. I była to już dla mnie taka rutyna, a nagle teraz jak dociera to do mnie, że za niecałe 10 dni mam zawody, a za parę dni mam wylot, strasznie się stresuję, strasznie mnie to już po prostu męczy po nocach, już ciężko mi jest spać, co chwilę mi się coś śni. Jednak no, ciężko jest nad tym panować, jednak cały czas się na to pracuje, ma się to w głowie i ciężko jest to wyrzucić z siebie. Więc mam nadzieję, że jeśli pójdzie wszystko po mojej myśli, będzie dobrze, a przede wszystkim będę cały i zdrowy, bo to jest tutaj priorytetem, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo nie chcę skończyć znowu tak jak skończyłem wcześniej. Chociażby no, nie był to mój błąd, tego że się rwałem, tylko błąd poprzedniej służby zdrowia, która po prostu źle wykonała swoje zdanie, źle mnie operowali, tylko miałem jeszcze inne problemy z bakterią. Teraz wiem, że wszystko jest dobrze, tylko że po prostu miałem mało czasu na przygotowanie. Doktor, który mnie operował, dał mi gwarancję na rękę od stycznia roku 2022, a nie od teraz, gdzie ja już jestem naprawdę w dużych ciężarach, ale dźwigam i czuję, że ta ręka jest silna. Stawiam duże opory dla tej ręki i to się wszystko no, jest w stanie to podnieść, nie urywa się, nie kuje, nie boli. Patrząc na poprzednie lata po operacjach czy po paru miesiącach od operacji, jak już ćwiczyłem, bardzo mnie to bolało. Często musieliśmy to znieczulać, a w tej sytuacji nie biorę żadnych przeciwbólowych, żadnych po prostu znieczuleń. Ćwiczymy bardzo ciężko, chociaż mamy bardzo mało czasu, bardzo ciężko, szybko, bardzo szybko wróciliśmy do tej formy. No i priorytetem jest to, że po prostu wystartować, wrócić całym i zdrowym, no i oczywiście z jak najlepszym miejscem. Jeśli po prostu nie liczę na cuda, nie liczę na nie wiadomo co, zrobię co w mojej mocy. Jeśli wygram, czy będę drugi, czy będę trzeci, będę po prostu zadowolony z każdego miejsca, oby tego wrócić zdrowym. Będziesz też gościem na walce Haftora, tak? Następnego dnia po zawodach? Tak, postanowiliśmy zostać, mieliśmy wylot jakoś wcześniej, ale organizatorka zapytała się nas, czy chcemy właśnie zostać na tej walce dzień dłużej, zawsze można bez problemu zostać, odpoczniemy sobie, potem wracam do domu i no i przygotowuję się do kolejnych zawodów, jakim będzie Rogue Invitational, nie? A co myślisz o walce Haftora? Kogo obstawiasz? Kto wygra?
zmienił się jego rywal Eddie Hall, urwał biceps, też już teraz wraca do formy, bardzo szybko zoperował tą rękę, bardzo szybko zaczął trenować. Devon Larratt zastąpił jego miejsce, początkowo miał być to Mariusz Puniatowski, ale coś tam nie wyszło. Szkoda, bo moim zdaniem Mariusz bardziej pasowałby na osobę, która będzie walczyć z Haftorem. No, dlaczego? Ponieważ doświadczenie. Ma dużo lepsze doświadczenie, moim zdaniem, niż ten Devon Larratt. Chociaż będzie to walka na zasadach bokserskich. No ale Mariusz ma styczność ze sportem właśnie z szczurkami walki dużo dłuższą niż właśnie ten Devon, który siłował się na rękę. No ale trzeba uszanować każdą decyzję właśnie włodarzy i zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że Haftor wygra bezproblemowo, ma duży zasięg rąk, kondycyjnie się poprawił, jest bardzo, bardzo, bardzo szybki, bardzo zwinny, jak na chłopa, którego ma 150 kg, zrzucił ponad 50, ponieważ ważył 200 z groszem. I naprawdę te ruchy ma niesamowite, jak po tym czasie, i widać, że poświęcił się w 100% temu sportowi i nie myśli tylko o jednym starcie. Jak patrząc z boku, z tej perspektywy mojej, że facet nie szykuje się tylko na jedną walkę. Wydaje mi się, że będzie to kontynuował i brnął właśnie głębiej w ten sport. Ostatnia seria, organizował 5. Czy teraz robimy 5 na raz, czy oddajemy sobie? Jak chcesz? Nie, oddajemy sobie, może. No nie wiem, jak chcesz. No dobra, mi wszystko jedno. Ale różnica jakaś jest? No, większe zmęczenie będzie, no bo przecież... Tak, jak sam? Ja będę robił to? No ja też tylko nie będę. No dobra, mogę zrobić sam 5. Nie, jak wszystko, jak chcesz. Dobra, mogę zrobić 5, będę szybciej odpoczywał. No to jedziemy na 5, nie? Próba podejścia, pierwsze podejście, próba na raz. Jak się nie uda, to... Co się nie uda? Ciśnij mocno, nie? Głęboko. Dawaj. Drugi tak samo dawaj. Super jest. Leżysz czy nie leżysz? No, tak bardziej będzie leżeć, bo ścięta jest. Dawaj. Super. Dawaj, zrobisz trzeci. Bardzo ładnie. Dawaj. Musi być u góry, nie? No, nie będzie się turlać. Super. Git. Już jest to za mną. Ślady zrobimy lekko. Najgorzej jest zacząć, nie? Drugie mi lepiej się robi niż pierwsze. Kręcę już. Dobra. Lecimy z tymi i sprzątamy, nie? Thank you.
świecie? Tak. Zawsze kiedyś miałem z tym problem, tak od 220 czułem, że to zaczyna się układać na mnie dobrze, bo to fajnie rozciągło i szedłem. Ale dzisiaj zrobię 120, nie więcej, na dobitkę, żeby te uda jeszcze coś tam poczuły. Koniec. Położymy się. Tak, będę trenował też klatę w sezonie. Będziesz trenował klatę? Tak, ja trenuję klatę od 11 roku życia. Nie mogę sobie pozwolić na takie ubytki. Ty masz dużo na klatę rekord. Tak, 250 na zawodach z pauzą lekko. Nie miałeś lat wtedy? To było w zeszłym roku, bo nie było zawodów w Strongmanie. Pojawiły się tam 3 tygodnie przed, tam dostałem informację, zobaczyłem na internecie, że są, się zgłosiłem. Nie pamiętam, w 2017, jak jeszcze robiłem takie rzeczy. Potem już po tym tricepsie, po urwanym, to już mi się odechciało takich rzeczy. To wycisnąłem 230. Na treningu. Na treningu, no ale to wiesz, to nie tak jak nie z pauzą, nie? Normalnie no nie. Ten było takie, wiesz, no jak się robi na treningu. Takie normalne. Jak się robi na treningu. No i popularny. Później ten triceps mi się urwał parę miesięcy później i później kiedyś zacząłem znowu tą klatę trenować i miałem taki dzień, że byłem jakoś przed zawodami przed Arnoldem w Brazylii, w Europie, w Hiszpanii. I przyszliśmy na siłownię, już byłem w takiej formie i mówię, klatę trzeba spompować sobie. I przyjechał mój kolega jeden, ja miałem robić tak 120 kg, spompować się i wyjść po prostu świeży do domu. Ale widzę, że on dokłada i on rekord będzie robił, sobie 170 założył. To ja mu dawaj, to jest też 170 sobie pomacham. Nie? Wzięliśmy ten gryf miękki do martwego ciąga, strasznie sprężnuje, ale fajnie na nim się wciska. Ja preferuję do klaty ten cienki gryf, bo jest miękki, fajnie właśnie elastyczny niż ten. Ten jest twardy. Tak. I założyłem te 170, no i dalej tak 120 dochodziło. I kładę na klatę i bum, kładę, bum. I przy którymś razie, bam, poszedł prąd. I mówię, kurde, klatę zerwałem, nie? No i tu mi się dziurka zrobiła. Do dziś to mam, nie szyłem tego. Lekarz tam powiedział, że to jest delikatne oderwanie. Tutaj te włókna się porwały, no ale to się trzyma dalej. No nie robię tej klaty, nie robiłem, odpuściłem zawody, bo to trochę pobolało. Bałem się startować. A z racji tego też opuściłem, bo miałem potem zawody w Dubaju. I mówię, jak poprawię sobie, jeszcze gorzej będzie, no to będzie katastrofa. Wtedy zrobiłem chyba 3 tygodnie prawie przerwy. No i pojechałem na te zawody, no nie trenowałem, nie robiłem nic już z ryzykiem. No i po prostu za głupotę zapłaciłem. Ale tak będę rekreacyjnie dla siebie. Dlatego ja kraty też nie trenuję. Ja lubię trenować, nie? A tam jakoś sobie wrzucę pewnie. A jaki masz cel? Cel? Nie wiem, no, życiówka mi się przydała jakoś. Miałem 25 lat, to wycisnąłem 250, no, teraz mam 26. W tym roku nie zrobię 260. 200 mnie na przykład robiłeś ruchów, próbowałeś? 6? 6 albo 7. Ja 200 robiłem 6 ruchów, pamiętam. Hmm. A na strzał byłem słaby. No. Mówię też, że na treningu jak robiłem te 6, to potem tam już schodziłem z ciężaru, schodziłem z powtórzeń. To 220 zrobiłem w sumie na 10 dni przed zawodami. I wtedy wiesz, lekki trening robi się. Nie na powtórzenia. A też trenuję właśnie na sztywnym gryfie. A jak pojechałem na zawodowy miękki, i fajnie sobie położyłem i odsprężynowałem ją. Przypamiętam, że 180 robiłem 3 ósemki takim ciężarem, nie? A nagle dokładałem do 220, 200 to jeszcze na 6. Ale 220 jak dołożyłem, tak jakbym zrobił 50 kilo jeszcze dodatkowo. Tak jakby te 20 kilo ważyło dla mnie już bardzo, bardzo dużo. I za to już był mój rekord, bo 230 rekord. Nie, tak, nie byłem nauczony na strzał na raz, ja bardziej na powtórzenia trzaskałem. Trenowałem kulę to dużo na strzał, tam nie, dużo na siłę, nie? Tylko dynamicznie, z odbiciem z kolei, nie? Takim chamskim odbiciem. No. Strachu mostek, żeby nie pękł. No tak. No, dalej idziemy.
3/6, nie zrobiłem sobie. Ile wiesz wtedy? Nie wyliczyłem nawet, ale na pewno 6 było. No na nagraniu to będzie widać. Jakoś zawsze robiłem te ćwiczenie z tym pchaniem samochodu, że robiłem pchanie, godzinę prawie i robiliśmy te przysiady. Skończyłem tak zawsze na 200-220, zależało jak się czułem, ale czasem po dwóch przejściach byłem taki zmęczony. Rozkładałem matę, kładłem się, żeby odpocząć i zasypiałem. Za chwilę Michał mnie budzi, mówi, ty dawaj, trzeba robić przysiady. Ja mówię, kurde, ty zasnąłem. Miałem taki spadek, wiesz, tego nie wiem. Super, dawaj terminatora. Już bym całkiem zawał po prostu. By się zasnął. Nie wiem, czy się było przysiadać, ale... Ale naprawdę bardzo, bardzo wyczerpujące te przygotowania były wtedy. Teraz też mam mało czasu, naprawdę, no bo... Zaraz stopiamy do zawody, wrócę. Zostaje mi miesiąc. Bardzo mało czasu. Tylko przerobisz konkurencję i... A nie znam trzech konkurencji jeszcze. Dlatego... Ale podadzą je, tak? I czy jedna będzie jakaś rozprawa? Mam nadzieję, zdaje się na magika ze Stanów. Aha. Może coś wywróży. Masz wtyczkę. Wróżka coś ze Stanów wywróży. Są wtyki. Wszędzie kontakty widzicie. Kurwa. Dobie końca. Zrobiliśmy... Zmęczeni, ale zadowoleni. Pierwsza konkurencja tylko była trochę cięższa, reszta lightowa. No, widać na to, co wiesz, na to, co startujesz, to jest mega, mega dobrze, bo jesteś zmęczony. Tam naprawdę kilka dni robiłeś temu zawody, nie? No, ale wiesz, tam z... rywalizuję z tobą, trzeba. To wiesz, odchodzi zmęczenie. No, mam nadzieję, że wkrótce znowu się spotkamy, albo w jakimś większym gronie. Może ktoś do... no to zechce przyjść. Może odważny się znajdzie. Kto trenuje jesienią. Teraz mówię, start jeszcze jeden, tak, czy dwa? Dwa starty jeszcze. Potem odpoczynek. Tak. Odpoczynek i miesiąc. Miesiąc dobry odpoczynek pod przyszły sezon. Co będzie, to nie wiadomo jeszcze. No ja zawsze odpoczynku na razie panuję, bo... No wiem, ty to ruszysz. Moje wakacje trwały zdecydowanie za długo. Z tego, co mówisz, to ruszasz dopiero. Co, ja ci życzę, żebyś wrócił zdrowy, to najważniejsze. Zdrowie jest najważniejsze. To mi się najbardziej przyda. No i tam... A tymczasem... Topowego wyniku, nie? No, to się postaram zrobić. Zobaczymy. No, jaki będzie, taki będzie. Tymczasem kończymy wkrótce. Może zobaczycie więcej i więcej odcinków, więcej moich treningów. Tak jak wcześniej wspomniałem, nie chciałem tego wrzucać, co szykowałem na Dubaj. Z tego względu, że po prostu chcę się przygotować spokojnie, bez żadnej presji. I nie wymagam od siebie za dużo, nie planuję za dużo. Pojadę na zawody, zrobię swoje, nabiorę tej pewności siebie, zacznę coś tam wrzucać. Ten czas bardzo, bardzo ciężko przepracowałem. Teraz zaczęliśmy te konkurencje pod kolejne zawody. I co? Działamy. Ty kolejny start niedługo, ja start też. No, ty wiesz, pomału więc, do spania się zbliżał zimowego. Więc trzymajcie się, oglądajcie, subskrybujcie kanał Real Farm. Pozdrawiam was z tego miejsca, cześć. Siema.